Because we're gonna be legendary. Jak naszego YouTube oglądacie, to widzicie teraz tam kilkaset filmów i niektóre mają 200 tysięcy osłon, niektóre mają kilkadziesiąt tysięcy osłon, niektóre mają kilka tysięcy. No nie ma filmów, które mają kilkaset viewsów. I analizowaliśmy sobie, skąd to się w ogóle wzięło i pojawiły się na naszej drodze YouTube'owej takie główne wydarzenia, milestone'y, które spowodowały większy, szybszy wzrost kanału i to się działo często w ciągu nawet jednej nocy. No i idąc od końca, to na przykład, to też już o tym mówiłem wielokrotnie, że to wideo o latte, które teraz ma 200 tysięcy odsłon, ono zrobiło 200 tysięcy odsłon, natomiast ściągnęło nam na YouTube'a znacznie więcej ruchu. Czyli można powiedzieć, że wideo, które zrobiło 200 tysięcy viewsów, zrobiło nam jakieś 500 tysięcy dodatkowych viewsów. Czyli ludzie, którzy skoczyli po tym wideo, poszli również na inne materiały. Ważne wideo u mnie na kanale był również wywiad z Robertem Grynem. Właśnie, lecimy panowie, lecimy! I stwierdziłem, że to może być filozofia na życie. I uważam, że dlatego on ma tam kilkadziesiąt tysięcy odsłon, bo znaczy jest fajnie zrobiony, jest merytorycznie ciekawy, ale też wynikało to stąd, że było bardzo, czy jest bardzo mało Roberta Gryna w internecie wideo, w formie YouTube'a nawet, i też było zapotrzebowanie na niego. Czyli był ciekawą osobą, popularną medialnie, ale było go mało, więc jak tylko pojawiła się jakaś treść, to ludzie byli tej treści żądni. Więc w przypadku Roberta Gryna, no to wartością było to, że przekonałem go do wywiadu u nas. Stąd ten ruch się wziął w niego. Tak samo w 2017, w listopadzie, zrobił ze mną wywiad Jacek Wiśniowski. Dzień dobry. Dzień dobry. U niego na kanale i też pamiętam, że wtedy miałem około 2000 subów, a po tym wywiadzie przyszli do mnie ludzie od niego i tych subów już było z 5000. I też miałem mnóstwo komentarzy wtedy, jak to jest możliwe, że tak fajny kanał, czyli ten mój, że jak tak fajny kanał może mieć tak mało viewsów. I ludzie wręcz pomagali mi w komentarzach, udostępnieniach tych materiałów, które miałem. I teraz można by z tej wypowiedzi wysnuć wniosek, że to chodzi głównie o kolaby, o crossy, o używanie czyjejś społeczności, ale to takie strzały. Natomiast główna strategia u nas opiera się na tym, że robimy kolejne wideo, że robimy kolejne wideo, robimy kolejne wideo, robimy kolejne wideo, że jak ludzie wpadają z jakiegoś takiego trafu wręcz, to mają co obejrzeć i ten ruch ma się jak rozłożyć, czyli nie zakładamy, że nasz YouTube będzie oparty na 3, 4, 5 wideo, ale zakładamy, że przygotowujemy materiały dla ludzi, którzy nawet o nas jeszcze nie wiedzą. Czyli jeśli w 2019 teraz powstaje więcej materiałów, ale publikowany jest jeden materiał dziennie, no to zwiększamy sobie szansę na to, że jak wpadnie nam wideo, które zrobi milion odsłon, a naprawdę na maksa wierzę w to, że w 2019 będziemy mieli wideo, które będzie miało milion odsłon plus, to ważniejsze jest to, jak duży ruch ono nam ściągnie na pozostałe wideo. Ten jeden strzał, może nie jeden strzał, do naszych materiałów. Też hipoteza chyba jest taka, że to się szybciej zadzieje, bo jak zwiększasz częstotliwość... No to też fajnie Dominika podpowiada, że jak zwiększamy częstotliwość, to zarówno statystycznie mamy więcej szans na sukces, bo to, które wideo sobie YouTube wybierze na promowane, to jest loteria. To są algorytmy. To, co możesz robić, to mieć w swoim zakresie kontroli produkowanie treści, ale to, jak ona będzie wyeksponowana, już nie zależy od Ciebie. Dobra, możesz sobie kupić reklamę Twoich treści na YouTubie, ale widziałem mnóstwo ludzi działających na YouTubie, którzy kupują reklamę i to później dzieje się tak, że mają na przykład wideo ma dokładnie równiuteńko 11 tysięcy odsłon, czyli tyle ruchu kupili, a po tym filmie mają jeden komentarz. Albo dwa. Czyli jest ruch bezwartościowy, bez zaangażowania społeczności. U mnie są filmy, które mają ponad 1000 komentarzy, te główne, popularne, ale również materiały takie normalne mają kilkadziesiąt komentarzy i to już wystarcza, żeby mieć relację z tą społecznością taką głębszą, a nie tylko mierzoną liczbą viewsów. Znowu, jakimi parametrami oceniamy skuteczność działania na YouTubie? Wow, ale dziury.
bumpy rides. Bumps on the roads. Na drodze do sukcesu YouTube'owego będzie wiele dziur. I znowu pytanie, wzloty, upadki i wpadki. I znowu pytanie, czy nasz YouTube to jest sukces? I tak i nie. Czyli ono rośnie, bo zapierdzielamy, robimy go, ale to nie jest kosmiczny YouTube. Gdybyśmy zrobili jakieś ranki, to nie byłbym w jakimś miejscu, nie wiem, 8076 na liście YouTuberów. A może wyżej trochę. Już może trochę wyżej. No ale no, w pierwszej dziesiątce to nie będę na pewno. Ale mało tego, nie muszę być w tej pierwszej dziesiątce do tego, żeby realizować nasze cele biznesowe, czyli rozwój OSM Power, czyli naszego wydawnictwa. No i my naprawdę dokładamy po wideo codziennie, nowe wideo, nowe wideo, nowe wideo. I ja się liczę z tym, że to wideo może mieć milion odsłon, a może tego miliona odsłon nie mieć. Jak mamy wideo wczoraj wrzucone i ono ma dzisiaj 800 viewsów, okej. Ale to nie jest koniec tego wideo. Eksperci od marketingu mówią, że YouTube promuje tylko ostatnie wideo. Też to nie jest prawda. Bo mówię wam o tym, że jak padło wideo o latę, no to ten ruch się znowu zadział. I na przykład jest wideo, które nagraliśmy w marcu 2018. Wideo o delikatesach Alma. I po tym, jak pokazało się wideo o latę u nas, to wideo było znowu wyciągnięte przez YouTube'a na górę. I ono wygenerowało, czy zebrało około 50 tysięcy viewsów. Kiedyś ktoś powiedział mi, że no tak, to jest ruch kupowany i tak dalej. Nie, wydaliśmy 0 zł na reklamę YouTube'ową do tej pory. Ten ruch jest w 100% ruchem organicznym. Bo nawet jak robimy reklamę wideo na YouTubie, na Facebooku, to pchamy tą reklamę na wideo facebookowe, a nie na zewnętrzny ruch YouTube'a. I dla nas istotne jest to, czy nasze wideo oglądają prawdziwi ludzie, kim oni są, dlaczego się u nas pojawiają. Ciekawe są komentarze, które są takimi komentarzami zaczepnymi, że ktoś prowokuje mnie i on sprawdza, jak się zachowam. Albo ogląda kolejne wideo i kolejne wideo i kolejne wideo i też się zmienia jego podejście do nas. Czyli nas albo bardziej lubi, albo bardziej nie lubi. Czasami dostajemy maila, dostałem raz maila, gdzie gość przysłał print screeny, że obejrzał wszystkie materiały na YouTubie moje i te print screeny to były te czerwone paski, które do końca pod każdym filmem są dooglądane. To jest mega, że ludzie poświęcają swój czas na to, żeby nasz materiał obejrzeć. To, czy on się im podoba, czy nie, kwestia wtórna, ale i tak oglądają go. I tylko z jednym wideo miałem taką falę turbo hejtu, która też szybko przeminęła, bo moja społeczność... Ja w ogóle pod tym wideo jest tylko mu jeden komentarz, a całą robotę tej dyskusji to jest moderacja przez moją społeczność. I chyba chodzi o to, że jak wpada jakiś obcy ruch, że ktoś zobaczył jedno wideo, które bardzo mocno wyciągnęło w górę, że wepchało się mocno w ich tam jakieś feedy czy polecenia YouTube'owe i oni nie znają twórcy kanału, czyli w przypadku Marcina Osmana, no to mają różne opinie na mój temat. Ale z czasem oglądają inne wideo, widzą szerszy obraz, to kumają, aha, dobra, on jest taki, on jest taki, on jest taki. Są takie ciekawe zmiany i obserwacje, jak ten YouTube i społeczność sobie żyje. No temat hejtu też jest super ciekawą rzeczą, bo ludzie nie tworzą do YouTube'a, bo najbardziej boją się nawet nie hejtu, ale tego, co inni o nich pomyślą. A ja staram się wykminić, dobra, jeśli nagram taki materiał, to co będą myśleli moi widzowie? Czy innymi słowy, jak go nagrać, żeby oni dokładnie zrozumieli moje przesłanie? Czyli jak był film o latę, to ludzie mówią, że w tym wideo chodzi Osmanowi o to, żeby nie wydawać pieniędzy na kawę na mieście. Jak raz byłem w kafejce w Lublinie, zamawiałem u kelnerki kawę, ona zapytała, a co, termosu się zapomniało? Bo obejrzała to moje wideo. A nie ma nic złego w tym, że tą kawę na mieście pijesz, pod warunkiem, że cię na to stać. Albo że jesteś w spotkaniu biznesowym, gdzie ten koszt dwóch kaw nie ma żadnego znaczenia, bo ubijasz deala życia właśnie. No, to jest ta różnica. Też uważam, że nie ma czegoś takiego jak odpowiedni, idealny czas na robienie YouTube'a.
tylko albo go robisz, albo go nie robisz. Ja mam 34, prawie 35 lat i uważam, że tak YouTube'a tak okej, robimy dopiero od roku. A to też wyniknęło z decyzji, że powiedziałem w 2017, że to będzie rok, mój rok wideo. I wtedy skupiałem się w 2017 na zrobieniu jak największej ilości materiału wideo, ale wtedy były to głównie Facebook Live, czyli transmisje live na Facebooku i zrobiłem tego bardzo dużo. Później Facebook się zmienił, zmieniły się algorytmy pod kątem docierania do odbiorcy, spadły zasięgi live'ów i skumaliśmy, że trzeba pójść na YouTube'a, gdzie te treści żyją dłużej. Więc rok 2018 był rokiem porządków, optymalizacji, zmian na YouTubie Marcina Osmana i bardzo chciałem mieć sukces wideo jakiś ponadprzeciętny. Jak on się pojawił z tym filmem o latę, no to się utwierdziłem w tym, okej, dobra, czyli potrafimy robić większe zasięgi na YouTubie, więc rok 2019, który właśnie trwa, jest u nas rokiem YouTuba. Czy widzicie teraz, że poprawia się jakość nagrywania, to robota Mikołaja. Ja też jestem lepszy w mówieniu do Was i mam wrażenie, że coraz lepiej kumam i rozumiem, jak to powinno wyglądać. Co dalej nie daje gwarancji, że każde moje wideo będzie miało duże ilości odsłon, a jestem pewien na 100%, że jest to przygotowywanie się pod te strzały, o których mówiłem wcześniej, żebyście mieli co oglądać. I mieliśmy wczoraj spotkanie z... takie luźne spotkanie w Kazimierzu na temat robienia w internetach. I zaszokowało z Dominiką wczoraj mocno to, że ludzie, którzy żyją z komórką cały czas, czyli milenialsi, boją się komunikować tego, co robią w swoich biznesach w social mediach. Nawet bardziej siebie się boją komunikować. Czyli wolą założyć jakiś anonimowy fanpage czy konto firmowe na Instagramie z napisem tam firma ABCD, oczywiście logo musi być. Ktoś ma logo zrobione, a jest początkującą firmą, to wiem, że on się skupia na zupełnie niewłaściwych rzeczach. Zawsze tak jest. I Ula, pozdrawiam Cię Ula, Ula nie była w stanie zrobić 10-sekundowego stories na swoim Instagramie, mówiąc tego, cześć, jestem Ula, zajmuję się robieniem biżuterii. Ona mówi, dobra, zrobię to później. Ja mówię, nie, zrób teraz. Nie, zrobię później, na 100%. Ja mówię, Ula, na 100% to ja wiem, że tego nie zrobisz. Dobra, to jakoś koleżankę do siebie ciągnie. Z koleżanką to zrobię. Ja mówię, nie z koleżanką, bo jak to będzie słabe, to będziesz mogła powiedzieć, że to z koleżanką było słabe, a nie, że ty coś słabego zrobiłaś. I ona dalej tego nie zrobiła. I wychodzi mi na to, że ta gotowość na krytykę, gotowość na popełnianie błędów, gotowość na bycie ocenionym jako śmiesznym, to jest taka gotowość przedsiębiorcy na wyjście w internet. Więc jak tego nie masz, no to masz dwie opcje. Albo nie robisz tego, albo robisz mimo wszystko. Czyli znowu, nie chcemy się, dlatego to zrobię. I o tym też genialnie pisze Felix Denis w książce, którą właśnie wydajemy. Jak zarobić duże pieniądze. On tam cały rozdział napisał o takiej gotowości na bycie ośmieszonym. Czyli jako przedsiębiorca musisz być gotowy na to, aby wielokrotnie być ośmieszonym, poniżonym i nic sobie z tego nie robić, że to jest po prostu wpisane w Twoje obowiązki wręcz działania online, bo tak to wygląda. Jak tego nie masz, no to przegrasz, bo i tak Cię to spotka, ale sobie z tym nie poradzisz.